Files. Jesteśmy po odkryciu bardzo dziwnej sprawy w umyśle naszej tutaj Iris. I zapomniałem o jednej rzeczy, już wam ją pokazuję. Bo obiecałem, że pokażę flowcharta. I nasz flowchart wygląda mniej więcej tak. Nie wiem, czy mogę wam go jakoś inaczej przybliżyć. A, może w ten sposób. Widzicie, tutaj w tym momencie było jakieś rozdrobnienie. Ciekawe, czy jak to się stało, że jakbyśmy inaczej coś wywnioskowali, to byśmy poszli w grę w inną stronę. Myślę, że to by się aż tak dużo nie różniło. Tutaj też samo było kolejne rozdrobnienie przy synchronizacji psychicznej. No i my poszliśmy w górę, a była jeszcze droga w dół. Ciekawe, co z tego wyjdzie. Tak czy siak, wróćmy do śledztwa. Wróćmy do śledztwa. Poprzyglądajmy rzeczy. Strzywacze, jest tutaj instrukcja. Tutaj są jakieś notatki. Monitory. Dej, ty możesz włączyć telewizor? Zaraz zacznie się wideodrone. Czym jest wideodrone? Nie widziałeś? To jest klasyk. Nie widziałem i to, poza tym to nie jest telewizja. Dobra, tutaj spoko. Pogadajmy z Peterem. Peter wygląda tak jak zawsze. Co do oryginału i nowych incydentów. Nie sądzę, że była jakieś większe połączenie między oryginalnym i nowym cyklopem. Dlaczego? Sprawca nie jest ten sam. Jestem absolutnie pewien, że oryginalny cyklop nie mógł popełnić tych zbrodni. Czy on może być stać pewien? Ja już mogę. Nie martw się, po prostu mi zaufaj. Okej, czerwona postać, którą widzimy w synchronizacji. Wcześniej w Somnium. Chciałem kogoś, kto może być przestępcą. Co to był? Nie wiem. Okej. Dlaczego oryginalny cyklop pojawia się w Somnium Iris? My coś ukrywają przed nami. Osoba, która się synchronizuje, nie zawsze doświadcza Somnium tak, jakby się spodziewała. Marzenia senne są rozbite ze wspomnień, nawet tych podświadomych. Kiedy użyjesz maszyny do synchronizacji dla śledztwa, nie zawsze widzimy wspomnienia, które byśmy chcieli zobaczyć. Prawda. Często jest tak, że obiekt chce podświadomie powiedzieć o swoich ciemnych sekretach i schowanych wspomnieniach. Dlatego często widzimy to w Somniu. I dlatego właśnie Somnia jest tak bardzo... Oj, wybaczcie. Pożyteczna dla śledztw. Ale to nie jest żadna gwarancja. Jeżeli kontrolować zawartości naszych snów, no, nie powiedziałbym. Dobra, ale to jeszcze coś jest do powiedzenia. Tak jak mówiłem ci wcześniej, sny są fragmentami naszych wspomnień, nawet tych odrzuconych i tych podświadomych. To może być przedstawione jako równanie. Sen D to równa się wspomnienie A plus wspomnienie B plus wspomnienie C. To oczywiście znaczy, że sen D jest wydarzeniem fikcyjnym. Ale nie można teraz samemu powiedzieć o wspomnieniach A, B i C. To stało się rzeczywiście. Innymi słowy, fikcja jest zbudowana z połączenia rzeczywistości. Bardzo ciekawe. Więc to, co widziałem w Somnium wcześniej, tak. Wierzę, że Iris rzeczywiście była świadkiem tych wydarzeń. Czy te wspomnienia są prawdziwe? Peter, powiedziałeś, że te wspomnienia stały się w rzeczywistości, prawda? Ale co z fałszywymi wspomnieniami? Skąd wiemy, czy wspomnienie rzeczywiście się wydarzyło? Nawet fałszywe wspomnienia są zbudowane z kawałków tych prawdziwych. Jeżeli rozłożysz te kawałki, znajdziesz prawdziwe wydarzenia. A co z tymi rzeczami, które widzisz się w filmach albo w telewizji? Wydarzenia mogą być fikcyjne, ale doświadczenie ich nie. Nasza wyobraźnia jest ograniczona przez to, co widzimy. Nie możemy wymyślić coś całkowicie nowego. To prawda.
co do oryginalnego zabójcy Cyklopa. Pamiętasz, co szefowa powiedziała z rana? Oryginalny Cyklop został sprawdzony przed obliczem sprawiedliwości. Po śledztwach, które zostały przejęte przez rząd i utajnione. Wtedy ostatni raz o nim coś słyszeliśmy. Oczywiście, oni płacą, żeby dalej szła jakby fama, że śledztwo dalej trwa. Ale w rzeczywistości zostało całkowicie porzucone. Okej, to jest ciekawe. Naprawdę ciekawe. Dobra, szefowa. Szefowa patrzy na mnie bardzo poważnie. Co do oryginalnego Cyklopa. Nie mówiłam ci? Cała sprawa jest całkowicie sekretem. Jest wielkim sekretem. I ważne, jak wiele razy zapytasz, nie powiem ci nic. Juu, czemu takie problemy robić? Iris dalej jest w prześle, dobra. Niebieska postać w synchronizacji. Pozwól mi to zrozumieć. To, co widziałam podczas synchronizacji wcześniej, to była scena z oryginalnego Cyklopa, z oryginalnych zabójstw Cyklopa, prawda? Tak. Więc osoba, która to zabijała, była oryginalnym Cyklopem. Zgadza się. Widziałaś go? On był... Widziałem twoją twarz. Oryginalnym Cyklopem był? To niemożliwe. Dejt, nie możesz to powiedzieć na pewno. Nie możesz wspomnieć sprzed 6 lat. Czemu oni mówią o tym z takim spokojem? Może, panie Dejt, to ty jesteś zabójcą. Brakuje ci lewego oka, więc tracisz od reszty. Przez to, że to jest Somnium, nie do końca bym w to wierzył. Myślę, że to może być raczej jakaś wewnętrzne połączenie faktów. Być może Iris zna tożsamość Cyklopa. W sensie, teraz jak tak szybko to przedstawili, to przestałem myśleć o tym jako o realnym rozwiązaniu, chociaż może się mylę. Ale myślę, że po prostu Iris może mieć do nas urazę związaną ze swoją matką jakąś. Jakoś to może być połączone. Albo po prostu do naszej osoby mieć jakąś urazę. A kompletnie innym faktem jest to, że zna osobę, albo była świadkiem tych zabójstw. Żartuję. Nie możesz być Cyklopem. Naprawdę? Oczywiście, że nie. Myślisz, że bym zatrudniła seryjną zabójcę? Tak! Tak myślę. Przyszywałaś Iris wcześniej przez synchronizację. To, co widziałeś w Somniu, było tylko manifestacją strachu, który w nią wsadziłeś. Dlaczego oryginalny Cyklop pojawił się w Somnium Iris? Nie możesz śnić o czymś, czego nie znasz. To znaczy, że Iris musiała wiedzieć o zabójstwach. 6 lat temu Iris miała 12 lat. Czy ona była świadkiem zbrodni w wieku 12 lat? Nie jednej, ale czterech? Ale jeżeli ona była świadkiem, to niemożliwe, żeby ona nie była związana ze sprawą. W sensie, można przypadkiem zobaczyć, jak ktoś kogoś zabija, ale 4 razy? Ten sam zabójca? Może jej matka? Na przykład. Co z oryginalnymi... No to już chyba pytaliśmy o to. Cyklop zabijał 6 lat temu. Pojawił się. Stracił moje wspomnienia również 6 lat temu. Musi być jakieś połączenie. Ja, czy my znamy ojca Iris? Bo ojcem Iris nie był Renju, prawda? On był ojcem Mizuki. Jeżeli tak, to co jeżeli... Nie wiem, bo próbuję połączyć z Iris naszą postać i jedyne, co mi przychodzi do głowy, to moment, gdzie Iris zna i kryje, być może, znaczy, jakoś jest połączona z zabójcą, Cyklopem oryginalnym, więc być może tego Cyklopa zna, nie wiem, tak przeszła mi przez myśl matka, czyli ta jeju, nie pamiętam, jak ona się nazywała, zaraz wam przypomnę i sam sobie przypomnę. Hitomi? Patrzcie, że Hitomi, jakby nie patrzeć, wiem, że to może być słaba wskazówka, jest bardzo wysoko na tej liście. Jest Date, Aiba, Iris, Hitomi, chociaż Hitomi poznaliśmy dopiero w 6 odcinku. Co prawda widzieliśmy ją w retrospercji, ale wtedy nie wiedzieliśmy, że to jest ona. Więc zastanawiam się, czy na przykład nie ma takiej sytuacji, gdzie
gdzie być może jesteśmy jakoś połączeni z Hitomi i Iris, może jesteśmy jakimś przyjacielem rodziny, który czegoś nie zrobił, kogoś nie zatrzymał, a być może jest sytuacja, w której nawet jesteśmy jakimś ojcem Iris? Myślisz, że to w ogóle miałoby ręce i nogi? Ile? Czy date jest podane jego wiek? 30 lat. Czyli... nie no, to nie ma sensu. To absolutnie nie ma sensu. Moglibyśmy być co najwyżej bratem. Ona ma 18 lat. Jest 12 lat. Jak ona się rodziła, my mieliśmy 12 lat. To jest nierealne. I tam Istri ma 37. Nie no, to też nie jest realne. To możemy być co najwyżej przyjacielem rodziny jakimś. Ciekawe. Słuchajcie, to jest po prostu mega ciekawe. 89, to jest ciekawa sprawa też, ten więzień. Jeszcze mam parę osób do poznania. Zastanawiam się, czy jakby kolejność postaci jest jakoś istotna, ale z jednej strony bym powiedział, że nie. Ale z drugiej, spójrzcie na to, że mamy takie bardzo mało znaczące postacie jak Jakuzy, czy recepcjonistka, czy inspektor, tak nisko. A tutaj mamy te najważniejsze postacie: Shoko, Renju, Mizuki, Hitomi, Iris, Aiba, Date. Ciekawe. Nie, to tylko przypadek. Naprawdę? Naprawdę. Dobra, czas na podsumowanie. Nie dowiedziałem się niczego, rozmawiając z szefową i Peterem. Jeżeli cokolwiek wiedzą, to... Jeżeli cokolwiek osiągnąłem, to tylko pogłębiłem tajemnicę. Peter... Wyciągnął mnie z moich rozmyślań. Date. Wygląda też, Iris się zaraz obudzi. Rozumiem. Poszedłem do pokoju z synchronizacją. Hej, Iris. Co do tego snu wcześniej? Snu? Jakiego snu? Nie ma sensu jej pytać, Date. Obiekt synchronizacji nie doświadcza somnium w ten sposób co ty. Nie będzie to pamiętała. Więc co z zabójcą Cyklopem? Przez 6 lat. Cyklopem? A, pamiętam, jak słyszałam o tym w wiadomościach. Ale byłam tylko małą dziewczynką, nie pamiętam niczego konkretnego. Nie pamiętasz? Nie. A co z miejscami zbrodni? Miejscem zbrodni? Nie wiem. I tam nie byłam, ale... Sny są fragmentami naszych wspomnień. Nawet tych odrzuconych czy podświadomych. Nie możesz śnić o czymś, o czym nie wiesz. Date. Dobierz Iris do domu? A? Nie mamy wystarczającej ilości dowodów, żeby je utrzymać. Nawet w somnium nie mogliśmy niczego znaleźć. Prawo, każ nam ją wypuścić. I możesz odmówić, Date. Kurde, czuję się strasznie. Jesteś mi jedyną osobą, która absolutnie nic nie wie. Czuję się po prostu jak dziecko we mgle. Okej. Date, możemy się na chwilę zatrzymać? Jasne, gdzie? Marble. To jest barwy Golden Yokocho. Znasz to miejsce? Tak, pan Okura mnie tam zabrał. Dlaczego chcesz tam iść? Jest coś, o czym chcę pogadać. Nie żebym pogadać tutaj? To może chwilę zająć, a poza tym to będzie dobry zabieg fabularny. Nie, nie mam nic przeciwko. Co sądzisz? Nie ma sensu się kłócić. Poza tym, też chcę zapytać o wiele rzeczy. Okej, jasne. Iris pociwała głową i spojrzała na telefon. Czy ona znowu do kogoś SMS-uje? Zastanawiam się, ale nie chcę naciskać. Zakręciłem się i pojechałem w stronę Marble. Okej, dosyć szybka piłka. To jest ten bar, w którym jest mama? Boże, czy ujrzymy znowu najcudowniejszą postać w tej historii? Tak, to jest chyba to. Zaraz się upewnimy. I weszliśmy do środka i gdzie nie widziałem mamy. Tak, to jest to miejsce. Ale jest Ota. Po moim zaskoczeniu zacząłem Otę. Siedząc na przykładzie. Tessa! O, Ota.
Okej, okay, co ty tu robisz? Czyli masz przypadkiem bar, który prowadzisz z mamą? Tutaj są napisani specjalne, czyli specjały są wypisane. To jest menu. Stół przed sofą, sofa. Plakaty. Jeszcze tej strony nie widzieliśmy. Myślałem, że to jest trochę większy lokal. Ale to jest taki malutki bar typowy. Butelki. Półki pełne alkoholu. Okej, okay, to chyba na razie wszystko. Dobra, zacznijmy może od Oty. Wygląda to, że coś go gryzie. Gdzie jest mama? O, wyszła ci się z temu. Powiedziała coś, że idzie pomóc jakiemuś... Co to znaczyło słowo? To znaczyło po prostu pomocnik? Chyba nie, to chyba miało ci inne znaczenie. Zaraz wam powiem, moi kochani. Bo kojarzy to słowo. Ale nie chcę was zmylić, bo wiecie, jak to jest. Znajomemu, a to po prostu znajomy, czyli to nie jest pomocnik. Ja bym powinna już miejsca, aż wróci. Jak dobrze znasz mamę? Wcale. Pierwszy raz widzę. Nie byłem całkowicie zaskoczony. Mama zawsze polegała na dobroci nieznajomych. A to otworzyła Marble. Nigdy nie sądziłem, że tu na ciebie wpadnę. To się pisałem z Tessą. Powiedziała, że idzie do Marble, więc... Byłem tu przed wami. Serio? Myślałem, że to będzie randka, a to ona zaprosiła tego pierda? Ej, słuchaj, naprawdę się martwiłem. Ona miała zostać oskarżona o naprawdę poważne sprawy. Ale oto to jest taki przymuł. Czy twój telefon przypadkiem nie zepsuty? Nie, to jest mój nowy. Mówisz o tym, który wypuściłem do kałuży. Czym była ta rzecz, o której pisaliście? W sumie to dobrze, chcę cię o coś zapytać o to. Chodzi o wiadomość, którą wysłałaś Iris. Powiedziałeś, że nie powiesz nikomu o tej rzeczy. Nawet jeżeli będą mnie torturować. Nie martw się, obiecuję cię chronić. Powiedziałeś, że będziesz cicho, nieważne co. O czym mówiłeś? Cóż... Powiem mi o Twitterze, jeżeli... przysięgam, że powiem mi o Twitterze, jeżeli to nie zrobisz. Przysięgam. No dobra, po prostu nie mów nikomu, okej? Okay? Ale zanim ci powiem, kto to jest? Co? Przy drzwiach, coś tam stoi. Oh shit. Ale tupek. Boże, Dave, dałeś się nabrać na najgłupszy trik na całym świecie. Budziliśmy się o 3:00. Pewnie mama nas obudził. Ła. A? Gdzieś obudziłem, leżałem na sofie. Gdzie ja jestem? Głowa mnie strasznie bolała, a wspomnienia były zamazane. Ale poczułem ból w szyi. Właściwie bardziej poczułem nagły ból w szyi. Podniosłem się, masując moją szyję. Kiedy spojrzałem za ladę, zacząłem potwora patrzącego na mnie. Musiałem chwilę się oswoić z tą myślą, kiedy zrozumiałem, że jest to mama. Wygląda na to, że w końcu się obudziłeś. Kiedy mama do mnie przemówił... Ła... Kurde. Gender neutral. Osamu. Ale to bardziej taki... To jest chyba bardziej facet, nie? Znaczy w sensie neutral, no to rozumiem, że można go ją traktować... Kurczę, nie chcę teraz być kontrowersyjny jakiś. Mama, po prostu mama. Kiedy mama do mnie przemówiła, nagle wszystko wróciło. Przypomniałem sobie wszystko. Tutaj. Chyba nie możemy nic więcej zrobić tutaj.
tu leży, może opuścili coś, ale to jest dupkowate, zostaliśmy zrobieni, nie wierzę w to. Mama poleruje. Wysłyszałem Ego Bonito, czyli znowu tą rybę poleruje. Boże, what the fuck? Co tu się dzieje? Czy ja dalej śnię? Gdzie jest Ota? Ota! Ten chłopak, który miał popilnować mojego baru? Tutaj chyba już mama w mojej wersji miała 10 różnych głosów, także czas się zdecydować na jakiś konkretny. Chyba jest ze starszym na zajęciu chłopczykiem, ale tak. On już poszedł, kiedy wróciłam. Wszystko, co widziałem, to ta piękna śpiąca królewna na podłodze. Cholera, Ota. Co ty sobie myślałeś? Dlatego, że on uciekł z Iris. Co ty robiłeś przez ten cały czas? Moje zasilanie zostało odłączone przez paralizator. Odpaliłem się ponownie w bezpiecznym trybie i teraz już działam. Którą mam godzinę? Zaraz będzie trzecia, kochanieńki. Z rana oczywiście. Oj, nie wiem, czy było pytanie. Dlaczego mnie obudziłaś? Próbowałam, ale się nie ruszałeś. Myślałem, że się uklałeś, więc zostawiłem cię w ten sposób. Ale chyba przede mną nie było szklanki, co? Więc nie byłeś pijany? Nawet łyka nie wypiłem. O, myślałem, że piłeś prosto z butelki. Jak ze starych czasów. Stare czasy. Jak ktoś dzwoni. Szefowa? Date, tak. A widzicie, już wyczuwam? Date, to szefowa. Co mam powiedzieć? Date, słuchaj. Bądź spokojny, ale to jest nagły wypadek. Właśnie teraz, zabójca. Cóż, obejrzyj filmik. Wysyłam go do Aiby. Boże, kolejna ofiara? Pierdolicie. To jest livestream, to jest na żywo, teraz się dzieje. Nie, to... Przestępca streamuje to na żywo. Aiba, źródło? Zidentyfikowane. Okura Fishery Cold Storage. Jakiś tam magazyn w Okura Fishery. Proto District. Okura? Ej, skup się. Musimy... tam pójść, teraz. Podziękowałem mamie i pobiegłem z Marble. What the fuck? Jakim cudem? To nie może być Ota, to by było zbyt durne. Jaki jest nasz czas? Nasz cel jest daleko stąd. 20 minut. W najszybszym wydaniu. Proszę. Proszę, dojść na czas. Ja pierdziele. A ono już nie ma oka. Chory gnojek. Strój niedźwiedzia? Są dwie możliwości. Tessa! Poczekaj, ocalę cię! Ota? Dobra, są trzy możliwości. Nie wiem, co tu myśleć. Odsuń się od Tessy! W mojej głowie pojawiły się trzy opcje. Pierwsza, rzeczywiście dorwał ich zabójca. Znaczy myślałem, że to kryją, ale też tam jest Otter, na to wychodzi. Druga, ona to zrobiła specjalnie, żeby odciągnąć się od kręgu podejrzanych. To, że tam jest Otter, to nawet by to potwierdzało poniekąd. Trzecia, Ota w ogóle to uknął, żeby pokazać, jakim jest samcem alfa, co jest najbardziej popieprzone i chyba jestem przy tej najbardziej popieprzonej opcji, bo tak. Czułem, jak moje dłonie się posą. Silnik wydał z siebie dziwny dźwięk.
ale ledwo go słyszałem. Moje serce biło jak szalone. Cały drżałem. Jak dużo czasu minęło? Czas wydawał się zniknąć. W końcu most auto przejechało most. Chwilę potem obraz się zmienił. Skronania oka, jeżeli to jest rzeczywiście jakieś ustawione, to jest grube. Nie, niemożliwe. Nie. Przestań. To się obniża. Nie! Dobra, ja rozumiem wszystko, ale czemu nikt nie mógł tam pojechać? W sensie nie jesteśmy chyba jedynym policjantem, czy MPD, czy nie MPD w tym mieście. Na pewno ktoś był bliżej. Teraz Dryer wystawia nas w momencie, gdzie jesteśmy jedynym policjantem w mieście, a to jest niemożliwe. Ota, ty kurna głupcze. Ty głupi głupku. 3:35 nad ranem. Ty głupi, głupi głupku. Teraz pytanie, czy to nie był jakiś fotomontaż. Co? Chwila. Moment, co? Co, proszę? Wow, co się stało? Co się stało? Chwila, moment. To może być Iris. Znaczy to wychodzi na to, że musi być to Iris. Myślałem, że to będzie jakaś subtelna gra, tak żeby, nie wiem, pomyśleć, że ona nie żyje, nie będzie ciała i ona będzie się gdzieś ukrywała, bo rzeczywiście to jest ona, ale... Albo myślałem, że to Ota rzeczywiście przebiera się za tego mistrza, ale tylko żeby pokazać jakimś samcem alfa, że to o, mistrz przekręca, nagle znika z kadru, przychodzi Ota, ratuje i nagle za kadrem gdzieś bije tego mistrza. W końcu, szukałem ciebie. Wow. Mezrashii wa ne, anata ga ochikomu nante. To rzadki widok widzieć się w takim stanie. Ale to zrozumiałe. Obwiniasz się za to, prawda? Obwiniasz się za to, że zabrałaś Iris do Marble. Pozwoliłeś Ocie cię zaskoczyć. Mam rację? Mam powiedzieć, co myśli Spatera? Ota Matsushita jest przestępcą, stalkerem, który popełnił mordercze samobójstwo. Ota był całkowicie zakochany w Iris. Wydawało mu się, że Iris też go kocha. Ale Iris go nie kochała, więc Ota zdecydował się, że on i Iris powinni być razem w zaświatach. Zabił ją, ale sam zabił siebie. A chwila, to ona też nie żyje? To niedorzeczne. Ota nigdy by nie zabiła Iris. Okej!
To zmienia postać rzeczy. Myślałem, że tamto to był fotomontaż, a to jednak wychodzi na to, że rzeczywiście było tak, jak myślałem. Rzeczywiście on pokazał siebie jako takiego kozaka, ale potem się zabił? Jak wytłumaczysz pozostałe dwa morderstwa? Lewe oko Iris zostało wyciągnięte. Tak samo jak Renju i Shoko. Te trzy morderstwa zdecydowanie zostały wykonane przez jedną osobę. Nowego cyklopa. Nie ma szans, żeby to było Ota. Zbyt wiele kawałków nie pasuje. Zbyt wiele nieścisłości przez zabijanie Iris. Takich jak? Wow, ale to był porąbany odcinek, ludzie. Masakra po prostu. Tak jak w tym momencie będziemy kończyć, to wszystko zrobimy sobie później. I mam jedno bardzo ważne pytanie. Parę zastrzeżeń, ale jedno pytanie. Czy ta sprawa będzie ciągnęła się przez całą grę? Nie będzie jakiejś drugiej sprawy? Trzeciej sprawy? Z jednej strony to mnie trochę smuci, bo chociażby patrząc na case note i na personę, no brakuje nam, jeszcze nie spotkaliśmy 3, 5, 7, 8 osób. No 9, bo o nim tylko słyszeliśmy, jeszcze nie widzieliśmy na żywo. To jest 89 więzień, który do nas dzwonił. I on wie, kto jest zabójcą. Może czas w końcu go odwiedzić. Ale chwila, czy mamy w ogóle to zaznaczone przy trężu? Nie jest w ogóle przekreślone. Myślałem, że to będą przekreślone te postaci. Dobra, tak czy siak, moi drodzy. W tym momencie będę się z wami żegnał. Mam nadzieję, że odcinek się wam podobał. Jeżeli tak, nie zapomnijcie o łapce w górę oraz komentarzu. Zawsze lubię dyskutować pod takimi seriami. No i... zapraszam również do opisu, macie tam wszystkie linki, zerknijcie, zapraszam serdecznie, no a w tym momencie się będę z wami żegnał, także trzymajcie się ciepło, no i hej, papa.